Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry, mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Teraz będziemy ścigać się Chevroletem Camaro SS z 69 bodajże roku, zrobiony na maksa, to znaczy wszystkie możliwe części, zrobiony swap na silnik V8, to po pierwsze nie ma tu seryjnego silnika, więc brzmi jak muscle car, bo gdybym włożył tutaj V10 albo V12, to byłaby trochę lipa taka w Camaro, prawda? Więc jest V8, ale jest dodatkowo sprężarka i jeszcze parę innych ulepszeń i będziemy jeździć mistrzostwa, kampanię sobie współpracy mistrzostwa z ludzkami. Zobaczcie, jest tutaj kilka ludzków, my kontra boty. Zobaczymy, jak pójdzie Camaro. Jedyne, co ma stokowe, to zawieszenie. Dlatego, aby ten samochód bujało maksymalnie. I zobaczymy, jak mi pójdzie. Kapcie są mega szerokie w tym samochodzie, a i tak pali kapora niesamowicie. Prawdopodobnie będziemy jeździć za moment w dzień, to zobaczycie, jak ten samochód buja, ale już mniej więcej możecie to zauważyć, jak jedziemy w nocy, tak? Buja się ten samochód niesamowicie, jest to mega śmieszne i mega też przyjemne, jak się nim jeździ. Rzuca nim też bardzo i ja próbowałem ten samochodzik robić. Czekajcie, czy to są boty? Właśnie nie wiem, które to są boty, a które to są... Którzy to są gracze? Aha, gracze są po prostu na niebiesko, bo to jak jedziemy kampanię, no to wszyscy jesteśmy w jednej drużynie jakby. Także ludzki kontra boty, kto wygra? Ja tam wielokrotnie narzekałem w odcinkach z Forzy, że te boty w Forzie są mega, mega trudne, zwłaszcza na poziomie nie do pokonania. I czasami, no, pokonać je jest bardzo trudno, jak sama nazwa poziomu trudności wskazuje, ale nie jest to niemożliwe. Przejechanie przez taką kałużę to jest makabra z tym samochodem. Rzuca, ale proszę, Dawider już tam do akcji wkroczył. I zobaczymy, co tam będzie w Porsche Caymanie. Ja myślę, że też tutaj dam radę. No, ostatniej pozycji raczej nie będę miał. Teraz chyba mam taką umiejętność, że... No nic, ale specjalnie chciałem ten samochód wziąć, żeby pobujało trochę nas na tym odcinku. I naprawdę jest to mega. Jakbym wam pokazał kamerę z boku, to by było to mega widoczne, jak nim buja, tak? Zmieniam bieg, to go właśnie tak z przodu, wiecie, nurkuję lekko i zaraz siadam u dupa, jak przyspieszamy. To jest fajne. Te muscle cary właśnie bardzo fajnie się w Forzie robią, bardzo fajnie się robi właśnie z miękkim zawieszeniem, to znaczy one zyskują wtedy jakąś dodatkową trakcję albo coś takiego, jak mają to miękkie zawieszenie, bo jak mają twarde, to tej trakcji właśnie nie ma za dużo. Nie wiem, jak to tutaj działa, ale rzeczywiście jeśli to zawieszenie jest takie mięciutkie, to one sobie radzą dużo lepiej ze startem, tak? Na pewno to widzicie, zachowuje się prawie jak lowrider, no. Jakbym stanął, tak pokażę zaraz po wyścigu. Patrzcie, może... nie widać, bo jest ciemno, cholera, jest za ciemno, żeby to było widoczne. Ja to czuję jadąc autem. Siadam u dupsko. No i co, ostatni ukończyłem, lamerka totalna. Ale tu nie chodzi nawet o to, żeby ukończyć na pierwszej pozycji, tylko żeby to w ogóle ukończyć. Drużyna Drivatar, zobaczcie, zmiotli nas dosłownie. Ferrari F12? Nawet nie wiem, jak to wygląda. O shit. Ja byłem najgorszy z całej drużyny. Poszło okropnie. Będzie trzeba to nadrobić jakoś. O shit. Mamy co prawda dzień i będzie widać, jak moje Camaro będzie się dało przy starcie i przy zmianie biegów, ale kurde, jest deszcz. Zobaczcie może z kokpitu, jak to wygląda. Tak? Można się wręcz zżygać. Ale daje to fajną satysfakcję, ja za takim samochodem. Niby tutaj, wiecie, hardkorowy. Wszystko wymaksowane, zawieszenie fabryczne. Wow! Dobra, próbujemy. Shit! No, nie ukrywam, będzie ciężko,
na deszczu, cokolwiek tym samochodem ugrać, ale po prostu ukończmy wyścig i będzie dobrze. Okej, okay. Przynajmniej teraz jest dzień, to możecie zobaczyć jak go buja. Na pewno to widać przy hamowaniu i przy starcie, przy dodawaniu gazu, przy puszczaniu gazu. Zresztą widzieliście co się działo jak miał kamerę z kokpitu. No dosłownie lowrider, tak? Jest to ciekawe, że też można taki samochód zrobić w Fordzie. Próbowałem robić to przy instalacji zawieszenia wyścigowego, ale... Znaczy można, bo zawieszenie wyścigowe można tak uregulować, żeby było ono miękkie, ale i tak nie można zrobić go tak miękkiego, jak może być to zawieszenie standardowe przy użyciu jakichś tam konkretnych części tuningowych. No i też trzeba wspomnieć jedną rzecz, że boty w momencie, kiedy jest jakiś naprawdę dobry gracz, one zaczynają jakoś hardkorowo jeździć, tak? Nieważne czy jest deszcz, jaka tam pogoda, tylko zaczynają tak bardzo podganiać tego pierwszego gracza, bo to jest jakiś tam system doganiania tego najlepszego i zaczynają hardkorowo jeździć, spychać nawet graczy, którzy jeżdżą w kampanii w kooperacji. No jest też tym bardziej trudno z nimi wygrać. Możecie to nawet przyuważyć teraz na tym wyścigu. Postaram się do jakichś botów zbliżyć. Przede mną jedzie chyba Lexus LFA. Tam dalej jedzie chyba McLaren F1 albo coś podobnego. Także mimo, że moje Camaro może nie jest wymaksowane, to i tak radzi sobie nieźle na prostych, a nie jestem w stanie podgonić tych, co jadą z przodu botów, tak? Na zakrętach bardzo dużo tracę, bo ja tu muszę praktycznie całkowicie gaz puszczać, ale ten zakręt poszedł mi w miarę. Buja tym samochodem, bo stabilizatory są też luźno ustawione. Ze względu na to zawieszenie, no gdybym miał tutaj stabilizatory sztywne, podejrzewam, że byłoby mi dużo gorzej kontrolować ten samochód, a on jest taki... To jest teraz taka motorówka na falach, o! To jest dobre określenie, tak? Nie wiem, graliście kiedyś w GTA Online albo GTA 5? Bywaliście tam motorówką? Po tych falach, no to właśnie tak się jeździ tym samochodem. Może trochę bardziej precyzyjnie, ale jednak buja bardzo podobnie. Dobrze. Tu mamy, tu w tej okolicy jest jeszcze jeden wyścig do przejechania w tych mistrzostwach. Cyk i... Ale przynajmniej nie byłem ostatni, to takie małe pocieszenie. Wygrałem z Huracanem. Tylko moje Camaro też nie jest wymaksowane do końca, tam 886 punktów, ale znowu nie jest to jakaś tam ogromna różnica. To znaczy, mając samochód z taką samą ilością punktów, też mógłbym wygrać ten wyścig bez, myślę, większego problemu. Także oni tutaj zdecydowanie nas zmiażdżyli, bo ty... Będzie trzeba pojechać na następny wyścig i może da się zrobić im wycisk. Przydałoby się, aby nie było deszczu, chociaż powiem wam, że wcale nie było aż tak źle, jak myślałem, że będzie na tym deszczu. Starałem się wrzucać troszeczkę nadbieg, tak aby samochód mi za bardzo nie buksował i gazowałem sobie praktycznie do końca przez cały wyścig. Dzięki temu w miarę jakoś udało się ten samochód opanować. Nie było aż tak źle, jak myślałem, że będzie. Holy shit, mamy poważnych przeciwników. Ale teraz... To jest tor, to jest tak zwana ósemka. Ale teraz mamy ładną pogodę. Lucek nie ma na co narzekać. Teraz musi być fantastycznie. Nie wiem, jak mi pójdzie, ale zobaczę. Na pewno spróbuję zrobić jakiegoś nowoczesnego muscle car'a też z takim miękkim zawieszeniem. Fajnie się to prowadzi, no zobaczcie jak mu dupa siada. To jest takie śmieszne, bo przeważnie w Fordzie te samochody są no, z takim twardym zawieszeniem, nie? A tutaj nagle sobie zrobiłem takiego ogościa. W zasadzie powinniśmy troszeczkę gorzej traktować te boty, je tutaj nieźle ramować. Ale no na razie grajmy uczciwie, zobaczymy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Tutaj Dawider też jeździ na... Jeździ na live'ach, jak gramy w Forze. I naprawdę bardzo, bardzo czysto zawsze śmiga te wyścigi. Czasami nawet są takie sytuacje, że no... Ciężko uniknąć wypadku, to i tak robi tak, żeby kogoś tam innego nie uderzyć. To jest naprawdę dobry kierowca tutaj w Forze. Jest jeszcze parę takich kierowców, na przykład Lambo Fan.
też jest bardzo dobry w Fordzie. I na pewno wśród was też są inni bardzo dobrzy kierowcy, tylko sobie teraz ników nie przypominam, od których zawsze dostaję bata, gdy gramy gdzieś tam na Multico. Na live'ie. O, shit, pominąłem? Chyba pominąłem. Shit! No nic, trudno, zdarza się. Ale warunki pogodowe są fantastyczne. To trzeba przyznać i moje Camaro powinno wycisnąć soki z tych opon, które tutaj cały czas drzemy. Bądź co bądź, trakcja no nie może być dobra w takim samochodzie. I zwłaszcza skręcanie także. Czy ja powinienem te wszystkie zakręty brać driftem? Spróbujmy. Się traci przez to mega dużo czasu. Zdecydowanie mniej czasu traciłbym pokonując te zakręty normalnie. Ale tak też można w Camarku, no. Ło, przesterowałem. No i można, kurczę. Zobaczymy jak tamte zakręty. One będą takie trochę ostrzejsze. Widzicie, ja bardzo wcześnie wrzucam sobie tutaj czureczkę, żeby jak najszybciej złapać tą dobrą trakcję. Taki bardziej power slide był. Na czwórce zmielił. Elegancko. O, to trochę za szybko. Mogłem już wcześniej się przygotowywać do tego driftu. Ale poszedł, kurczę, piękny. Nie wiem, czy ukończę, no, słabo. Trochę tam podriftował, no ale... Kurczę, tylko przeze mnie chyba przegramy te mistrzostwa, tą kooperację. Ale czekajcie, 11 sekund zostało. Może jeszcze coś z tego będzie. Tu ostatnia prosta. 5, 4, o, już ciężko będzie. 2, 1, no i koniec. Ojej, ciężko takim samochodem jeździć. Powinniśmy wszyscy tutaj dostać muscle car'y, wtedy może jakieś tam szanse bym miał, ale podejrzewam, że większość osób też wzięłaby sobie jakieś tam naprawdę fajne koksy. Zresztą, jest przecież ten, już zapomniałem jak on się tam nazywał, ale taki fajny wóz, który wygrałem na live'ie czy na odcinku? Chyba na odcinku i się ścigałem nim na dragu. Kurde, jako muscle car mega samochód, naprawdę fantastyczny. Okej, okay. Ariel Nomad. Miałem go już chyba kiedyś. Nie wiem czy w tej grze, czy w Fordzie Horizon 2. Nic specjalnego. Taki sobie. Dobra. No i tak wygląda moje Camaro. Stunigowałem je sobie właśnie na live'ie. Zobaczcie na to. Ja pierdziu. Taki ze środka. Ja raz widziałem jak ktoś na skrzyżowaniu tak dopieprzał samochód już do końca. Ale można zrobić takiego lowridera skubanego. I rzeczywiście na wyścigach to widać, zwłaszcza jak ktoś koło nas jedzie, to widać, że tak strasznie buja, no nie? Jak ktoś jedzie takim samochodem. To widać, że go tak strasznie buja i to jest fajne. Kiedyś widziałem właśnie na wyścigach, jak ktoś takim Camaro Horizon Edition napierdzielał. I to śmiesznie wyglądało. Ale są jeszcze inne, to nie tylko jest tak, że to Camaro tak buja. Mam jeszcze inne samochody zrobione, takie bujające. I spróbujcie sobie tak pokombinować, czy to w tej Fordzie, czy w Horizon 2, jeśli ktoś gra z was. Tam chyba też jest taka opcja, aby coś takiego zrobić. Niemniej tutaj to wygląda komicznie, bardzo, bardzo fajnie i no polecam sprawdzić, bo jest to fajna zabawa z takim samochodem, ale no nie jest to najlepszy wóz, jeśli chodzi o wyścigi. Czy my coś tu jeszcze mamy do zrobienia, bo ja sobie tutaj odpaliłem mistrzostwa, aktualne mistrzostwa, tyle jest tych, o jeszcze jeden wyścig mamy do zrobienia. I startujemy, tutaj GTR R35, ale ten najnowszy z 17 roku. On mi się podoba, bo on słupki A ma takie czarne i wydaje się, że ten dach tak lewituje nad kokpitem. To super wygląda, taki odwrócony roadster.
Fajny jest ten samochód, bardzo mi się podoba. I mamy Nissana GT-R'a z 12 roku. A ludzki wzięły sobie Ford GT, Bentley z 17 roku, Mercedes C63 z 12, mój ulubiony. Zobaczymy jak nam pójdzie. Sucha nawierzchnia, podoba mi się, ale tym razem spróbuję sobie z kamerą z kokpitu. Da się też mniej więcej jechać, jest oczywiście trudniej, ale ten wyścig nie jest aż tak skomplikowany, zakręty są w miarę w porządku, tylko właśnie ten cholerny wlot mi troszeczkę przeszkadza, bo nie widać środka drogi, no. Mogłem go wywalić, można go wywalić. Fajne jest to, że tam się coś rusza przy tym... Shit, ale mi się tutaj... Shit. No to ludzki mi tutaj spychały. Powiedział, a Lucek, weź spierdzielaj z drogi z tym złomem, bo... Ej, patrzcie, tutaj nawet w lusterkach coś widać. Ja myślałem, że te lusterka są w Fordzie martwe. Shit. Ej, patrzcie, jak fajnie... Coś mi się pomyliło chyba z inną grą, albo coś, nie wiem. A rzeczywiście, i to fajnie widać na tych lusterkach, jak jakiś Eurotrack albo Farming Simulator. Właśnie, o, genialnie to wygląda. Ja pierdziło. Dawno nie grałem w Forze i teraz nagle się tym wszystkim tak strasznie podniecam, wiecie? Samo jak na ostatnim odcinku. Trzęsie nim przy skręcaniu, ta guma się tam zdziera, jak tracimy przyczepność. By czuć tak fajnie drga ten samochód. Buja sukim kotem, ale co tam grzejemy ostro. Tutaj nie wiem, ktoś mnie tam znowu popchnął z tyłu. Krute jakieś rurki wkręcone na tej masce. Ekstra to wygląda, ale kurde, teraz nie widzę zakrętu przez to, no bo mi zasłania drogę. Trzeba będzie to usunąć, jeśli chce się jeździć na kamerze z kokpitu. Kurde, tak już jest lepiej, nie? Wow! Tutaj Challenger mnie rozpieprzył. I chyba ostatni jestem. Rzuca trochę. Ciężko na tej kamerze. Ale na tej kamerze z tyłu wcale nie jest łatwiej. Z tym samochodem. Popróbujcie sobie jakieś takie śmieszne tuningi. Naprawdę fajna zabawa przy tym jest. Okej. Ostatni, jak na każdym wyścigu. Myślicie, że gdybym wybrał tutaj same muscle cary, te klasyczne, to miałbym jakąś szansę albo zajął chociaż lepszą pozycję? Bo tutaj, no, ja miałem w zasadzie najgorszy samochód, patrząc pod tym względem. Nie chodzi tu o staty, tylko o opanowanie. Ktoś miał tego Challengera, ale to boty miały, to boty się w ogóle nie liczą. Tak. Ford GT, bardzo fajnie się Fordem GT jeździ. Bentleyem nie jeździłem jeszcze, ale to też jest taki trochę muscle car. Chociaż on ma chyba napęd na 4 koła, to też powinien być taki trochę łatwiejszy. Ale mistrzostwa ukończone i 10 tysięcy tam trudności, ułatwienia, jakieś tam rzeczy. No i wpadło trochę hajsu. Czysta jazda, no całkiem nieźle w sumie, pomijając fakt, że praktycznie każdy zakręt to była ściana. Nieważne, jest dobrze. Także tak wygląda moje Camarcio, hardkorowy samochód. Jasne, że można ten samochód zrobić dobrze, że będzie naprawdę fajnie jeździł i się fajnie zachowywał na tych zakrętach. Wystarczy zainstalować zawieszenie wyścigowe. No ale gdzie ten fan wtedy z tego wszystkiego, prawda? Trzeba testować wszystkiego po trochu. Dajcie znać, czy macie jakieś takie śmieszne konfiguracje do przetestowania. Chętnie sprawdzę coś. Piszcie w komentarzach oczywiście. Tutaj mamy jeszcze Audi C do wyzwania za dużo kasy, ale kurczę, patrzcie. Właśnie to jest dziwne, że w kooperacji, jak się jest,
to nie można brać udziału w tych tak zwanych outrunach. Tak to nazwę, bo w Undergroundzie dwójce to się tak nazywa. Także moje Camaro, dziękuję wam bardzo, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się gorąco. Na razie, pa pa.